Siedzisz sobie przed komputerkiem i rączka ci drętwieje, palce się zakleszczają, trudno jest ruszać dłonią. A być może jakiś palący, naglący ból budzi cię w nocy ze snu. Nie wiesz co z tym zrobić. Idziesz do neurologa, usłyszysz, masz zespół cieśni kanału nadgadzka. Jak z tym działać, jak to leczyć, czy to jest sens operować, czy nie ma sensu tego operować. O tym wszystkim dowiesz się z tego odcinka. No i, moi drodzy, na początek y, chciałbym Was krótko wprowadzić ten temat. Jeżeli macie jakieś dolegliwości drętwienia dłoniowej części dłoni, bo tak to już takie masło maszane, tak to się anatomicznie nazywa, to jest ręka, to jest dłoń zasadniczo, więc jeżeli ta dłoniowa część ręki albo dłoń w jakiś sposób Wam drętwieje, napręża się, macie problem z zatrzaskującymi się palcami, y, macie takie kłopoty pod tytułem chwytam kubek z kawą i nagle on Wam wypada, bo tracicie kontrolę motoryczną w dłoni, to jest troszeczkę czego się obawiać, ale znowu bez przesady. Strach ma wielkie oczy i zasadniczo te wszystkie takie zespoły, czy to chodzi o krążenie krwi, czy o ucisk nerwów, są przez medycynę wrzucone do jednego wora i nazwane zespołem cieśni kanału nadgadzka. Dzięki temu, że jesteście w jakiś sposób oetykietkowani, Lekarz wie, że nie chorujecie na oko ani na ucho, tylko na nadgarstek. Macie taki, taką dolegliwość. Jednak pamiętajcie, że jeżeli leczenie się personalizuje i faktycznie chcemy trafić w daną przyczynę i w, dolegli, w dane dolegliwości danej konkretnej osoby, to nie leczymy choroby ani zespołu, tylko dolegliwości danej. Konkretnej osoby, danego konkretnego pacjenta. I o tym właśnie będzie ten odcinek. Jak rozpracować te wszystkie uporczywości dotyczące dłoni i nadgarstka. I na początek, dla laika, dosyć nieoczywista kwestia. Pamiętaj, że w ciele bardzo wiele napięć i bardzo wiele układów działa, że tak powiem, zdalnie. Czyli efektory czyli mięśnie, które mają za zadanie napinać i ruszać palcami nadgarstkiem, w dużej mierze zaczepiają się w okolicy górnej części przedramienia, a część nawet na ramieniu w postaci zginacza nadgarstka, czy to łokciowego, czy to promieniowego. Więc jeżeli mam problem z samym nadgarstkiem albo z dłonią, to moją terapię powinienem zacząć co najmniej w okolicy dołu łokciowego, a jak trafisz na kumatego fizjoterapeutę, kumatego lekarza, nierzadko może się okazać, że Twój problem dotyczy czy to ramienia, czy dołu pachowego, a nawet... Szyi, notabene, bardzo często tak się dzieje, że problemy z karkiem będą rzutowały na ten zespół cieśni kanału nadgarstka. Czym zasadniczo jest ten zespół cieśni kanału nadgarstka? Najprościej można powiedzieć tak. Wszystkie ścięgna, które biegną w stronę nadgarstka i w stronę dłoni mają podłużny przebieg. I zasadniczo, kiedy ja bym zginał dłoń w ten sposób, to te ścięgna, które przyczepiają się chociażby tutaj, do kości łódkowatej, do kości grochowatej, do tych wszystkich kości w obrębie nadgarstka, w tej, tej części, one powinny się podważać i wychodzić spod skóry. W taki sposób one się teraz powinny podnieść. Czemu one się nie podnoszą? Zobaczcie na to. Tu są takie charakterystyczne zmarszki, kiedy się zgina dłoń, ponieważ mniej więcej w tej okolicy na nadgarstku biegnie sobie taki powięziowy pasek, Nazwanym więzadłem, i pod tym paskiem, pod tym więzadłem, pod tym troczkiem zginaczy, zasadniczo bo taka jest faktyczna anatomiczna nazwa tej części ciała, przebiegają sobie ścięgna, które dalej zdążają do palców w postaci zginacza palców powierzchownego i zginacza palców głębokiego, a pomiędzy tymi ścięgnami mięśni zginaczy przechodzi sobie nerw pośrodkowy, który daje nam czucie w tych trzech palcach, można by powiedzieć. Kawałek obok zaraz przebiega sobie nerw łokciowy, który będzie dawał, w zasadzie on przebiega zewnętrzny w tej części, który będzie mi dawał czucie w palcu piątym i w palcu czwartym, a żeby dopełnić cały anatomiczny obraz, tutaj tą stroną wchodzi sobie w nadgarstek, w okolice kłębu tętnica promieniowa, od strony kości grochowatej, od strony przedramienia, swoje odgałęzienia oddaje tętnica łokciowa. Więc nerw pośrodkowy, nerw łokciowy tętnica łokciowa, tętnica promieniowa. Wszystkie te cztery struktury, czyli dwa nerwy i dwie tętnice, mogą być uciskane przez zbyt ciasną, opchaną powięź. Najprościej można powiedzieć tak, Twoje ciało adaptuje się do tego, co z nim zrobisz. Jeżeli długie godziny spędzasz w takim ustawieniu, gdzieś trzymasz cały czas dłoń na myszce, albo cały czas kręcisz jakieś śruby, albo cały czas wbijasz młotek, to po czasie, jeżeli w twoim ciele pojawia się tylko kompresja, cały czas pojawia się ścisk, a nigdy nie ma takiego bodźca dla kolagenu, dla powięzi pod tytułem dekompresja, rozciągnij, otwórz, to może ta powieść się zaadaptować do tego stopnia, że stanie się zbyt ciasna. I wtedy, kiedy ona jest zbyt ciasna, potrafi naciskać albo na tętnicę. Albo na nerw, albo na bardziej powierzchowne, leżące żyły. Kiedy krew nie może odpłynąć, to też pamiętaj, świeża krew nie może napłynąć. Więc, automatycznie, w obrębie twojej dłoni będą się pojawiały różne drętwienia, mrowienia, niezdolność do ruchu, niezdolność do zaciskania, niezdolność do otwierania. Więc, można by powiedzieć, wszystkie te takie niezdolności od tej strony nazywamy ogólnie zespołem cieśni kanału nadgarstka. No i co z tym zrobić teraz po pierwsze? Zazwyczaj pierwszym bardzo dobrym mechanizmem, pierwszym bardzo dobrym działaniem, które pozwoli nam trochę tą okolicę odprężyć jest rozluźnienie wszystkich zginaczy, które sobie biegną różnymi kierunkami. Zginacz nadgarstka łokciowy, zginacz nadgarstka promieniowy, mięsień dłoniowy długi chociażby. Tak jak mówiłem Wam, głębie leżące zginacze palców powierzchownych, zginacz palców długi. Wszystkie te mięśnie jednymi, w zasadzie takim cienkimi ścięgnami kończą się tu. Zobaczcie ogólnie, jak jest zbudowane przedramię. Grube na swoim przyczepie, na swojej górnej części, chude, cienkie w dolnej części. Tutaj mamy brzuszce, tu mamy mięśnie, a dalej zasadniczo jesteśmy zbudowani tak, że te mięśnie kończą się ścięgnami. Nadgarstek przez to jest bardziej kompaktowy, ale przez to, że jest bardziej kompaktowy, może też być bardziej skomplikowany, ponieważ te wszystkie ścięgna, nerwy, naczynia, krwionośne muszą wzajemnie się oliwić i funkcjonować w takim wzajemnym tańcu, żebyśmy my mieli ten dobry ruch. I teraz, kiedy ja zrobię się ciasny tutaj, albo kiedy zrobię się ciasny tutaj, muszę uruchomić automasaż. Muszę zacząć te tkanki w bierny sposób rozluźniać, rozciągać. Po cholerę mam to robić. Z prostego powodu. W mięśniach mamy zawarte receptory, i teraz, jeżeli ty przez tygodnie, przez lata funkcjonujesz przy kurczonej manierze, to twoje receptory do tego się przyzwyczajają. I nagle wydaje ci się, że taka ręka to jest ręka, z którą wszystko jest w porządku. To jest ręka, która wyda ci się luźna, i dopiero kiedy będziesz chciać ją w jakiś sposób otworzyć, to uznasz, że to się nie da, bo twoje receptory mają przestawiony próg pobudliwości. Chętnie się trzymają w pozycji skurczonych, ale nie chcą pozwolić ci. Na otwarcie. Więc żeby te receptory trochę stłamsić, żeby te wszystkie śródmiąższowe receptory, czyli zakończenia nerwowe w powięzi, pobudzić, chcielibyśmy zacząć całą pracę od takich luźnych technik, kiedy, gdzie chwytam się za przedramię i w zasadzie chciałbym sobie zrobić troszeczkę takiej tak zwanej pokrzywki. Moim zadaniem jest chwycić za przedramię, mocno łapie za skórę i teraz kiedy wykonasz ruch nawrócenia, odwrócenia, nawrócenia, odwrócenia, ale nie będziesz się równocześnie ślizgać po tej skórze, tylko poczujesz, że skóra jest chwycona, to masz już wpływ na rozciągnięcie powięzi powierzchownej. Kiedy zdjęlibyśmy sobie skórę z przedramienia, myśliwi, kiedy skurują zwierzęta, mówią na tą strukturę, która jest pod skórą, szklista skóra. Jest to tak zwana powięź głęboka, która otacza nasze przedramię troszeczkę jak taka taśma do, do foliowania, taki strecz, którym opakowujemy paczki albo walizki, kiedy lecimy w daleką podróż. Więc dzięki temu rozluźnić tą pierwszą, najbardziej powierzchowną warstwę tego stretchu, czyli tą powięź głęboką, która, kiedy będzie sztywna i która długi czas będzie dopasowywała się do Twoich skurczonych pozycji, spowoduje, że w obrębie przedramienia robi się ciaśniej. Kiedy robi się ciaśniej, wzrasta ciśnienie. Kiedy wzrasta ciśnienie, jest problem z przepływem płynów, więc krew ani dobrze nie może dotrzeć do dłoni, ani nie może być odprowadzona od tej dłoni. Z tego powodu, bardzo często, często kiedy pojawia się ta zespół ciasnoty wewnątrzpowięziowej, tak to się ładnie nazywa, wtedy możemy mieć problem ze zimnymi dłoni dłońmi. Kiedy wychodzisz na dwór, czujesz, że Twoje dłonie są zgrabiałe, cały czas skurczone, zimne, być może jest problem właśnie z tym krążeniem krwi, i wtedy rozpracowanie powięzi powierzchownej to jest pierwszy krok do odbarczenia całej tej okolicy. Dalej, Niestety musisz pójść głębiej. Praca na powiedzi powierzchownej, na powiedzi głębokiej, zrobi u części osób niezłą robotę i zrobi niezły progres, ale nie u wszystkich. I teraz, kiedy te twoje mięśnie w obrębie przedramienia są, są napięte bardzo mocno, to spenetrowanie ich masażem i takie uciskanie, żeby je rozluźnić, może być bardzo kłopotliwe, jeżeli w szczególności masz słabe dłonie. Często jest tak, że ten zespół cieśnika na kanałodatacka dotyka dwóch dłoni, więc ta nie jest dobre, dobrze sprawna i manualna, ta nie jest sprawna i manualna, więc jak mam to rozmasować? Wtedy przydaje się chociażby nasz grzybek. I grzybek cechuje się tym, że nacisk, który wywrę na dużą powierzchnię, skupię na małej powierzchni. To jest trochę taki lejek do wkładania siły, do wkładania energii kinetycznej, z dużego modułu w mały moduł. Więc wtedy, kiedy przyłożę sobie taki grzybek, to praca okazuje się dużo łatwiejsza i faktycznie bez większego kłopotu. Palec się męczy, boli, ciągnie. A teraz to jest trochę tak, jakbym masował przed ramieniem, które jest zakończone malutkim punktem, takim jak ciuk. Więc energia skupia się w jednym miejscu. Ja naciskam tutaj lekko, a ten lejek do przelewania siły, tak by można powiedzieć, pięknie zaczyna penetrować całą tą okolicę. I teraz sprawa ma się tak. Na wierzchu przedramienia biegną mięśnie, które przede wszystkim swój bieg kończą na nadgarstku. Czyli mają wpływ tylko do tego punktu. Wszystkie te ćwiczenia, które często fizjoterapeuci albo trenerzy zalecają na rozciągnięcie i odbarczenie całego, całej dłoni, one mogą być niewystarczające. Bo w tych ćwiczeniach uwzględniam tylko pracę z mięśniami przedramienia, które kończą bieg, jak już powiedziałem wcześniej, na nadgarstku. Więc jeżeli będę działał powierzchownie w taki sposób, to mam szansę rozluźnić ten zginacz, Nadgarstka promieniowy, zginacz nadgarstka łokciowy. Ważne, żeby dłoń sobie leżała, żeby ona była taka bierna i dostawała taki luźny masaż. Zauważcie, naciskam na ten zginacz hop, promieniowy, który w zasadzie yy, op, ma wpływ na ustawienie nadgarstka, ale kiedy przebije się głębiej, to odruchowo moje palce zaczynają się zaciskać. Ja nie robię tego sam. W odruchu na nacisk ścięgno zginacza palców powierzchownego. Powoduje zgięcie w obrębie tych paliczków. Dalej też sobie zginasz palców głęboki. Więc dopiero kiedy głęboko dociśniesz do przedramienia, głęboko wciśniesz ten grzybek w przedramię, w zasadzie kiedy będziesz już blisko kości, blisko przegrody międzymięśniowej, Wtedy dopiero trafisz te swoje najważniejsze i najgłębiej położone struktury, czyli naczynia kwionośne, nerwy. Nie chodzi o to, żeby masować nerwy i naczynia kwionośne. Chodzi o to, żeby rozpracować powięzi i mięśnie, które otaczają te nerwy. I teraz, wszystkie grudy, które znajdziesz w obrębie tego przedramienia, wszystkie takie bolesne punkty, chcesz uciskać, staraj się wykonywać taki nacisk w jednym punkcie przez dłuższy czas. Skakanie po przedramieniu w wielu punktach to dobre narzędzie diagnostyczne. Ale jeżeli chcesz konkretniej, i Rozróżnić swoje przedramie, starasz się przyłożyć taki grzybek w jeden punkt i poczekać pół minuty, 40 sekund, 50 sekund, półtorej minuty, nawet aż poczujesz ulgę. Jeżeli taki docisk będzie powodował drętwienie w obrębie dłoń czy przedramienia, to jest dobra informacja wbrew pozorom. Jesteś w dobrym punkcie, w punkcie, który napięty powoduje Twoje dysfunkcje, ale chcesz uciskać trochę lżej. Dobrym pomysłem być w jednym punkcie, zahaczyć się o powięź i wykonywać takie kuliste ruchy, które tą powięź będą w taki sposób pobudzały i rozciągały. I w zasadzie całą tą brzuszną, czyli przednią część przedramienia w taki sposób chciałbym sobie porozcierać, poogarniać, ale to nie wszystko. Świetnie dalej nadaje się tak zwana technika masażu funkcyjnego. Ja uciskam jedną część przedramienia, a równocześnie wykonuję ruchy nadgarstkiem albo wykonuję ruchy palcami. I staram się poczuć, czy pod wpływem tego mojego ruchu wywieram jakąś zmianę pod tym grzybkiem. Zauważcie, ruch nadgarstka nie bardzo mi teraz ten grzybek uwypukla, ale kiedy otworzę palce, hop, co się okazuje, naciągam zginacz palców, w zasadzie uciskam zginacz palców powierzchowny teraz, taki dosyć istotny mięsień. I teraz, kiedy kilkukrotnie wykonam taki ruch rozciągnięcia, wtedy mięsień mi się napręży i rozluźnienia, Każde kolejne rozluźnienie pozwoli mi się mocniej zagłębić tą daną część nadgarstka. I teraz muszę zrobić luz i przestrzeń na całej tej mięsistej części przedramienia, że tak powiem. I kiedy ta okolica jest rozluźniona, dopiero wtedy skutecznie i efektywnie będę w stanie popracować w obrębie samego kanału nadgazka, który najprościej można powiedzieć biegnie sobie między kłębikiem i kłębem, i kiedy zbliżę malutki palec do dużego, zobaczycie tu taki rowek. To właśnie tym rowkiem nerw pośrodkowy wchodzi w okolice dłoni, i tutaj najczęściej robimy się spięci, zaklejeni, i to właśnie ten rejon. Albo pracując palcem, w taki sposób chciałbym porozcierać, a znowu, kiedy brakuje mi siły w palcu, czuję, że ten mój masaż dłoni jest nieefektywny, przyłóż sobie grzybaska i wykonaj takie luźne rozcierania. Wyżej, niżej, wyżej, niżej, wyżej, niżej. Porób takie delikatne ruchy i te ruchy spowodują, że po kilkudziesięciu sekundach Prawdopodobnie poczujesz w całym rejonie dłoni takie miłe, przyjemne ciepło, które rozlewa się na dłoń. To jest przeciwne wrażenie do drętwienia, to jest przeciwne wrażenie do tego całego spięcia. Dłoń staje się bardziej luźna, bardziej miękka i takie działanie masażowe, że tak powiem, terapeutyczne, ma wpływ zarówno na poprawę przepływu krwi. Na odbaczenie nerwów, czyli przez nerwy lepiej płyną informacje do mózgu od mięśnia i od mózgu do mięśnia, ale co też istotne, rozklejamy same ścięgna, czyli te nasze palce, nasze ścięgna będą się dużo, dużo lepiej w tym momencie ślizgały. I to jest świetny moment, żeby wykonać wszystkie ćwiczenia rozciągające, które ostatecznie powinny wyglądać w ten sposób. Nie tylko interesuje nas rozciąganie samego nadgazka, ale chcemy również odginać palce względem tego nadgazka. To, co ja robię tutaj, to nie jest żadna hipermobilność. Hipermobilność to stan, w którym byłbym w stanie dotknąć swoimi palcami do grzbietu przedramienia. Jestem jeszcze od tego daleko, ale mniej więcej prostopadłe ustawienie palców do dłoni, a dłoni do przedramienia, czyli wychodzi na to, że równoległe ustawienie palców do przedramienia. To takie normalne, prawidłowe rozciągnięcie tej naszej dłoni. Dłoń ma być plastyczna, dłoń ma klapać, dłoń ma być luźna, więc tylko kiedy jesteście w stanie zrobić takie ruchy, możecie się uznać za ludzi wolnych od tego zespołu cieśni kanon Nie przesadzajcie z tym rozciąganiem i róbcie go na siłę, bo możecie rozerwać sobie ścięgna i uszkodzić same ścięgna, co może zaowocować tak zwanym ganglionem, czyli taką wypukłą, naroślą, w zasadzie wypukłą opuchlizną w obrębie pochewki danego ścięgna. O tym kiedyś może w którymś odcinku opowiem. Ale kiedy pojawi się tutaj luz, o tym zresztą było już kilka odcinków na YouTube, czyli chciałem sobie podeprzeć palce, porozciągać przedramię w ten sposób, żeby ono się stało takie gumowe, Dobrze jeszcze zająć się kolejnym etapem, czyli wzmacnianiem prostowników palców. I tutaj najprostszym ćwiczeniem, które mogę zrobić, kiedy dłuższy czas sobie to przedramię porozciągam, to taki gest. Zamknij własną dłoń w pięść, ale potem z całej siły ją otwórz. Postaraj się unieść palce ku górze, rozczapieżyć dłoń. Zamknij otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz i w pierwszych dniach zobaczysz, że nawet 20-30 powtórzeń zrobić już niebagatelne wyzwanie i to już będzie bardzo dużo pracy z dnia na dzień możesz robić te ruchy szybciej z dnia na dzień możesz tych ruchów zrobić więcej dochodzić nawet do 100, 150, 200 chodzi o to, żeby te palce ładnie się otwierały nawet, nawet moglibyśmy to zrobić, ten ruch czy jeszcze chciałbym odgiąć nadgarstek ku górze po pierwsze Nastawiam te mięśnie na deficyt tlenu, więc jeżeli mięśnie zaczynają się delikatnie podduszać, to naczynia krwionośne muszą się rozszerzyć, więc do nadgarstka i do dłoni. Poprzez nadgarstek trafia więcej krwi. Mięśnie, które się męczą, są mięściami, które będą po czasie, kiedy odpoczną, bardziej wytrzymałe, będą kapilary w ich obrębie będą lepiej wykształcone i dzięki temu w zasadzie dłoń będzie lepiej odżywiona. Świetny pomysł nawet, kiedy jesteście na dworze, kiedy jest wam zimno i nie macie rękawiczek, zróbcie sobie 20, 30, 50 takich zacisków. 10, zobaczycie, że kiedy ruchem rozgrzejecie własne dłonie, to na kilkadziesiąt minut te dłonie będą dużo cieplejsze i dużo łatwiej będzie wam funkcjonować w zimnym środowisku. Więc oprócz masażu i oprócz rozciągania zawsze pamiętajcie o ćwiczeniach, bo tak naprawdę te ćwiczenia to dopiero najważniejsze, kluczowe lekarstwo, które nie tylko trzyma Was daleko od samego chorowania, ale powoduje, że naprawdę jesteście zdrowi i nie będziecie mieli wtedy na pewno problemu z tym nadgarstkiem przez długie, długie lata, jeżeli regularnie tą dłoń będziecie otwierać, zamykać i wzmacać te, te wszystkie prostowniki i nadgarstka i palców. W życiu chodzi o równowagę. Jeżeli w jednym miejscu jestem za bardzo spięty, to na drugim będę za luźny. Rozluźnij część zginaczy, wzmocnij troszeczkę prostowniki, a Twój nadgarstek na pewno Ci za to podziękuje. Czy jest sens operować nadgarstki? Czy jest sens przecinać samo więzadło nadgarstka, tak żeby odbarczyć nerw? W pewnych przypadkach jest, nie czarujmy się. Wiele osób nie jest zainteresowane ćwiczeniami, wiele osób ma w nosie wykonywanie jakichś ruchów i dbanie o siebie. Ludzie wierzą w magiczną tabletkę, ludzie wierzą w chirurga, który przetnie więzadło yy, i generalnie odbaczy nerw. I nierzadko tak się zdarza, że takie zabiegi są efektywne, ale pamiętajcie, taki zabieg oddala was od, tego, od tej dolegliwości, od tej kontuzji tylko na kilka miesięcy, jeżeli nic nie zrobicie swoimi dłoni, swoimi nadgarstkami. Wrócicie do tego chirurga na kolejny zabieg i kolejny i kolejny. Pamiętajmy też, że każde nacięcie powięzi kończy się wytworzeniem blizny w ciele. Nierozpracowana blizna to kolejna przeszkoda dla dobrego przepływu krwi i dobrego transferu przez nerwy. Więc sam zabieg to dużo, dużo za mało i nawet kiedy poddacie się zabiegowi, który może być bardzo często zasadny, to i tak po zabiegu czeka Was rehabilitacja. Czy to jest tak zwany prehab, czyli niedopuszczanie do kontuzji, czy to jest rehab, czyli wracanie do sprawności po kontuzji, ćwiczenia zasadniczo są takie same, bo stan zdrowia jest jeden, więc tylko w jeden sposób mogę ćwiczyć, żeby mieć zdrowe przedramie. Stąd tym mądrym, mam nadzieję dla większości, i zrozumiałym przekazem, chciałbym ten odcinek skończyć. Pamiętajcie o masażerach od P.D. Poland. Moje masażery, które sam używam i naprawdę robią dobrą robotę, dużo nie kosztują, a są skuteczne i nie jednej osobie już taki grzybasek pomógł. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Oczywiście liczę na Wasze dobre komentarze, suby, lajki, cokolwiek tam jeszcze można w tym internecie zrobić. Zróbcie to dla mnie bardzo proszę. Do zobaczyska, kłaniam się, Marek Purczyński.